Tytuł kursu: Zasady obliczania wynagrodzeń. Moduł: Obliczanie wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Temat: Obliczanie średniego zatrudnienia. Wyróżniamy trzy podstawowe źródła tworzenia funduszu. Odpis podstawowy na każdego pracownika, zwiększenia fakultatywne, uznaniowe, inne źródła, odsetki darowizny, przychody ze sprzedaży, likwidacji środków trwałych służących działalności socjalnej. Przyjrzyjcie się teraz proszę tabeli, która prezentuje źródła tworzenia funduszu. Wysokość odpisu jest iloczynem przeciętnego planowanego zatrudnienia w danym roku w przedsiębiorstwie przez kwotę odpisu. A teraz zapoznamy się z trzema metodami statystycznymi, które pomogą obliczyć średnie zatrudnienie w miesiącu. Metoda średniej arytmetycznej. Polega ona na zsumowaniu dziennych stanów zatrudnienia w miesiącu i podzieleniu uzyskanej sumy przez liczbę dni miesiąca. Stosujemy ją przy dużej płynności kadry. Kolejna metoda to metoda uproszczona, która wymaga z kolei zsumowania dziennych stanów zatrudnienia w pierwszym i ostatnim dniu oraz podzielenia otrzymanego wyniku przez 2. I ostatnia to metoda średniej chronologicznej. Ta metoda polega na zsumowaniu połowy stanu zatrudnienia w pierwszym i ostatnim dniu miesiąca i pełnego stanu zatrudnienia w 15 dniu miesiąca i podzieleniu otrzymanej liczby przez liczbę 2. Przeliczenia osób niepełnozatrudnionych dokonujemy na pełne etaty. Według liczby godzin pracy ustalonych w umowie o pracę w stosunku do obowiązującej normy. Pamiętajcie, że środki funduszu powinny być gromadzone na odrębnym rachunku bankowym przedsiębiorstwa. Należy je wyodrębnić z reszty majątku pracodawcy, ponieważ jego przeznaczenie jest ściśle określone przepisami prawa. Jest to także istotne, gdyby rachunek pracodawcy został zajęty postępowaniem egzekucyjnym. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.